Sponsorem programu JG Sport, dystrybutorem produkty Motorex. Pirelli Polska, producent opony Meceler. Sponsorem programu jest Gimoto. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Torneremo al mare, nuovo nuotare, sotto l'acqua nessuno ci vede. Grecja, 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 lub Hellas, jak czasami oni lubią się nazywać. Dzisiaj docieraliśmy właśnie do ten port Patras. Dobra, kolejny dzień naszej wędrówki po Nepalu, po Mustangu. Teraz już wjechaliśmy w takie klimaty bardzo księżycowe, coś jak Ladakh w Indiach, z tego typu historie, że nie ma już właściwie żadnej roślinności, tylko jest właściwie pustynia i nad tej pustyni, tak jak tam, wyrastają te szczyty. Grecja, 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 lub Hellas, jak czasami oni lubią się nazywać. Dzisiaj docieraliśmy właśnie do ten port Patras i od razu zmieniliśmy nasz plan, jak bardzo lubimy, bo jak jestem sam, lubię tak wspominać to, co Grecja była dla mnie. Grecja ma dużo też takich kontrastów między bogate, typu Onassis, pamiętacie, poprzedni, i tutaj właśnie mamy jedno taki reprezentant i oczywiście ta ekonomia, która ogólnie biorąc jest prawie ostatnia w Europie. Jutro ruszamy w kierunku Atena. Właśnie wspominamy, jak tam zresztą widać, że te sygnalizacje są dwujęzyczne, więc możecie to znaleźć zawsze wytłumaczone. To jest taki znak od respektu też dla turystów, które dla Grecji reprezentują jedno bardzo, bardzo ważne źródło ekonomii. Więc jutro Lutraki, 4 km od Korinto, będziemy bardziej się skupili na wyścig i na wszystkie te tematy, ale dzisiaj chciałbym zrobić mój sobota noc, ten Saturday Night Fever tutaj w Patras, które jest miasto, które niedobrze znam, bo nawet kiedy tu mieszkałem, to było miasto, na które nie miałem ani okazji, ani powód, żeby się zatrzymać. Więc Athena to jest ten sposób, jak Atene jest po grecku. I taki długi, długi uliczki typu na spacerek, na który jest jeden, kafeteria po druga, sporo. Młode ludzie o tej godzinie, widziałem jeszcze te poniżej 18 lat, które mają swój wolna i swobodny moment, ale później mam nadzieję, że będzie też czas dla dorosłych. Lokalesia pomaga lokalesia. Dzięki Honda Patras polecili mi coś, na którym miałem ogromna ochota. Mianowicie pita z suwlaki, które za chwilę będziecie zobaczyć, jak wygląda. Jak zwykle wszystko szybko, bo tutaj nie tracą czas, więc fajna uliczka, serce z Patras, motocykl w miarę naprawiony. Jedziemy do przodu, panowie, nic nas nie trzyma. Zobaczcie, jaki ruch. Widzę, że w Grecji czuję się znowu mój klimat. Jest ruch, jest życie, jest bardzo sympatyczne ludzi i tutaj chyba to jest w stylu Nowy Świat po swojemu, bo widzę taki
ulica, która jest zamknięta do trafik tego i już za niedługo będę tylko po grecku mówił, bo już mi się poplątają różne języki. Pokazuję wam, co będę zjadło za chwilę. Szukałem, póki nie znalazłem. Grecki typowe dania. Tiropita, to ma ser feta w środku i z spinakiem i różne. To będzie mój lunch dzisiaj. No, tuż parę metrów po hotelu. Wspominamy, że zostawiłem w Patras taka zmiana. Technika, to co ja lubię w Grecji, jest klimat. Klimat oznacza nie tylko, że jest fajna pogoda, ale że o każdej porze dzieje się na tych bareczki, na tych różne. Więc nie chcę tracić ani jedna sekunda, ani jedna minuta, bo tutaj spotkasz ludzi z każdy możliwe wieku, a potem już wieczorem dostałem te info od taki sobotny, nocny imprezy. To, co jest fajne też jest, że młodość tu się oddycha, więc idziemy eksplorować prawo, a potem w lewo, czy w lewo, a potem w prawo, nieważne, ale jakaś intuicja mówi mi, że najlepiej będzie, ale oczywiście Costa Cafe, fajne grecki obecności, nie pamiętałem właśnie, że aż tak fajne było. No i parę lat temu, pamiętacie, byliśmy tutaj w Grecji na okazję testów Kimco. Zawsze, jak ja mówię, jest okazja powrót. Taki sympatyczny sobota, na które korzystam z całą siłę. Ta przyjemność, ta pogoda, ta energia, które ten miasto Patras, które nigdy nie brałem pod uwagę, ma. Jak możesz obserwować, dlatego spróbuję nawet nie za bardzo filmować, to jest chyba ta godzina, której dla mnie jest już prawie późna, żartuję, bo jest tak prawie 19 coś, a tu jest godzina jeszcze dla prawie niepełnoletnich, bo życie jak w Madrycie startuje bardzo, bardzo, bardzo późno tutaj i te tawerny greckie będą grali muzykę, będą mocno imprezowali, bo mimo tego, że obserwowałem, że maseczka jest czasami wymagana, nikomu to samo jak z kaskiem nie skorzysta. Razem z program Motovisioner postanowiliśmy właśnie być ambasadorami dla takiej akcji charytatywnej twowheelsforlife.org. Na stronie będziecie widzieli, że oni są oficjalne firma albo instytucja charytatywna współpracująca z MotoGP. Więc na czym rzecz polega? Zbieramy te pieniądze, kupując może jedna koszula, jak ja zrobiłem, to jest wystarczająco, żeby potem kupić takie motocykle, które są warte około 5000 euro i które są prowadzone przez takie aniołki
nazywają się Riders i te motocykle transportują leków albo czasami nawet pacjentów, żeby dostali na przykład szczepionki, żeby było do nich dawane takie wizyty medyczne do najbliższych szpital. Bardzo często ambulancja nie robiłaby ta robota, dlatego jeszcze raz, motocykle są kluczowe, ale wasza pomoc chyba jest bardziej kluczowa. Ruszajcie wasze portfele, zamówimy jedna koszula, co symboliczne, lub przez patronatę kontaktujecie nas programy przez adres motovisioner.gmail.com. Wspomagajmy, wsparcie są zawsze potrzebne i będzie też taki return on image dla naszego ducha. Ten karma wróci, proszę mi wierzyć. Sponsorem programu JG Sport, dystrybutorem produkty Motorex. Pirelli Polska, producent opony Meceler. Sponsorem programu jest G-Moto. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Nazywam się Wojtek Hankiewicz i moją pasją jest podróżowanie po Azji na motocyklu. Największe moje podróżnicze marzenie to przejechanie wzdłuż Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Ponieważ trasa ta liczy kilka tysięcy kilometrów, to od kilku lat robię ją etapami. Nepal to najważniejszy odcinek tej drogi i zawsze chciałem tam pojechać, ale jakoś nigdy nie mogłem się zdecydować, żeby to zrobić. Aż do czasu, kiedy zebrałem mocną ekipę szaleńców podobnych do mnie, no i pojechaliśmy. Kolejny dzień naszej
wędrówki po Nepalu, po Mustangu. Teraz już wjechaliśmy w takie klimaty bardzo księżycowe, coś jak Ladakh w Indiach, tego typu historie, że nie ma już właściwie żadnej roślinności, tylko jest właściwie pustynia i nad tej pustyni, tak jak tam, wyrastają te szczyty. Piękna sprawa, teraz żeśmy przejeżdżali przez taki świetny most linowy. No super, tu jest po prostu obłędnie, tylko ciężko się jeździ, no ale warto przyjechać zobaczyć, czegoś takiego nigdzie więcej nie zobaczycie. Koniec naszej wędrówki. Czeka nas jeszcze zwiedzanie Katmandu, ale to temat na inne opowiadanie. Mnich ze świątyni Muktinath powiedział, że odrzuciwszy wszystkie dobra tego świata i żyjąc w ascezie, jest człowiekiem o wiele bardziej szczęśliwym ode mnie. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem.
Wiem jednak na pewno, że czerpiąc z życia pełnymi garściami, można być także bardzo szczęśliwy. Dowodem na to niech będą rozpromienione twarze moich szalonych współtowarzyszy podróży. Patrząc na nie, utwierdzam się w przekonaniu, że to właśnie my robimy coś normalnego, a cały świat próbuje za nami nadążyć. When we came here, a month ago, 2 months ago? I don't remember. I think also 2 months. Yeah, 2 months ago we came, now we just finished. No, barbitelli. Ojcze krzyżny. Wspominam was, że możecie też dołączyć do Motovision przez Facebook lub przez Instagram lub przez YouTube. To jest taka propozycja nie do odrzucenia.